Placo Systems. Wielofunkcyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i usprawnienia procesu przeładunku. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Obserwatora Gospodarczego. Dziś będziemy rozmawiać o podatkach, o systemie podatkowym, a moimi Państwa gościem jest dr Jakub Sawulski, główny ekonomista w Fundacji Instrat oraz adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Witam Cię Jakubie. Dzień dobry, cześć. Jak z perspektywy czasu oceniasz Polski Ład? Perspektywy czasu. No myślę, że wstępna, pierwsza koncepcja tego Polskiego Ładu, ta, która została zaprezentowana gdzieś tam w maju 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam, ona była całkiem niezła, ona szła w dobrym kierunku. Natomiast potem były dwie kolejne fazy. Druga faza to były liczne zmiany wprowadzone do tej pierwotnej koncepcji, które bardzo ją rozmiękczały. To było upowszechnienie ryczałtu, to była preferencyjna składka zdrowotna przy podatku liniowym, inne rozszerzenie ulgi dla klasy średniej i inne tego typu drobne zmiany, które bardzo rozmiękczały tą reformę. No a potem była trzecia faza, faza wdrożenia, która była fatalna, w której wielu podatników nie wiedziało, co tak naprawdę robić, czego oczekiwać, wielu księgowych miało problem. Podatnicy nie mieli poskładanych PIT-ów 2, bo nikt ich nie poinformował, że trzeba będzie to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie jakbym miał podsumować z perspektywy czasu, były trzy fazy: koncepcyjna, całkiem niezła, faza druga rozmiękczanie, moim zdaniem duży błąd, i faza trzecia wdrożenie fatalnie przeprowadzone. Powiedziałeś, że ta pierwsza faza szła w dobrym kierunku. W dobrym kierunku, czyli jakim? W kierunku zwiększenia progresji w polskim systemie podatkowym, czyli odejścia od modelu, w którym osoby o najwyższych dochodach płacą niższe podatki niż osoby o dochodach niskich i średnich. I Polskiemu Ładowi to się ostatecznie nie udało, w tym sensie, że to rozmiękczanie tej reformy spowodowało, że być może Polski Ład lekko skorygował tę wadę, znaczącą wadę polskiego systemu podatkowego, ale na pewno jej nie odwrócił. No właśnie, ale to jest też, wydaje mi się, że to nie wydaje mi się, tak dowodzą badania. Jedno z badań, które opisywaliśmy na Obserwatorze Gospodarczym, wynikało z niego, że ogólnie system podatkowy w Europie Wschodniej, ale nie tylko w Europie Wschodniej, w wielu innych państwach na świecie też, chociaż ten tekst się bardziej skupił na Europie Środkowej i Wschodniej, mocniej obciąża biedniejszych niż bogatszych. Więc wydaje się, że to nie jest tylko nasz problem, więc zasadnicze pytanie, z czego to wynika? My chcemy mieć taki system, czy tu jest jakaś strukturalna niemoc ze strony polityki? No to przyczyn jest pewnie kilka. Rzeczywiście jest tak, że to nie jest tylko polska charakterystyka, choć wydaje się, takie analizy porównawcze trudno robić, bo te systemy podatkowe są bardzo różne, bardzo skomplikowane, ale wydaje się, że jednak w Polsce ten problem może być głębszy niż w innych krajach, tej regresywności systemu podatkowego. Ale to nie jest tylko polska specyfika. I teraz z czego to wynika? Po pierwsze, osoby o wysokich dochodach osiągają zazwyczaj dochody z innych źródeł niż osoby o niskich dochodach. To znaczy mają dużo dochodów z kapitału, dużo dochodów z na przykład inwestycji na giełdzie, z zarządzania nieruchomościami, czyli z najmu, ze sprzedaży nieruchomości. I te dochody kapitałowe, one są często niżej opodatkowane niż dochody z pracy. A osoby o niskich, średnich dochodach osiągają zazwyczaj dochody przede wszystkim z pracy. No i w tym są oczywiście także dochody z działalności gospodarczej, które też w większości państw jednak są niżej opodatkowane niż dochody z umowy o pracę. I są pewne argumenty za tym, żeby one były niżej opodatkowane, zarówno dotyczy to dochodów kapitałowych, bo tutaj mamy wysoką mobilność kapitału, boimy się, że jak zbyt wysoko go opodatkujemy, to on nam gdzieś ucieknie w stosunku do niskiej mobilności dochodów z pracy. W przypadku działalności gospodarczej dodatkowym argumentem jest to, że to jest działalność ryzykowna, działalność charakteryzująca się nieregularnymi dochodami. Więc te argumenty za tym, żeby te dochody kapitałowe, dochody z działalności gospodarczej były niżej opodatkowane, one istnieją. Tylko pytanie, jak duża ma być ta różnica? Wydaje się, że w Polsce ta różnica jest po prostu gigantyczna. To znaczy przy umowie o pracę ten klin podatkowy wynosi od 35 do, przy wysokich dochodach, 45% mniej więcej, a dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane gdzieś około 25%, licząc podatki plus składki
łącznie. Te 20, 15, 20 punktów procentowych różnicy to jest po prostu bardzo dużo. No i to wywołuje wiele problemów na rynku pracy, takich jak fikcyjne samozatrudnienie, chociażby jak pewnie też w pewnym stopniu nieefektywną alokację zasobów w gospodarce. To znaczy, my działalności gospodarczych w Polsce nie mamy za mało, wręcz przeciwnie, my mamy ich za dużo. Być może korzystniej byłoby, gdyby część osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jakoś niskodochodową, mało innowacyjną, po prostu te zasoby siły roboczej były przekierowywane do zwykłej pracy, bo często tam ta wartość dodana może być wyższa. Jeżeli ktoś pracuje w dużej firmie produkującej na eksport, na przykład, to ta wartość dodana często z jego pracy może być dla gospodarki większa, także dla niego samego, niż dochód z jakiejś mikrodziałalności gospodarczej, z której ta osoba osiąga, powiedzmy, jakiś umiarkowany dochód. No właśnie, i tu też powiedziałeś, że argumentem za to, za tym, żeby przedsiębiorcy mieli niższy klin podatkowy, jest to, że jest to nieregularny dochód, że jest to działalność obarczona pewnym ryzykiem. Okej, ja to wszystko rozumiem. Powiedziałeś, że te 15-20 punktów procentowych to jest duża różnica. No i teraz mamy nowe pomysły, między innymi dotyczące zmian w składce zdrowotnej. No i wynika z nich, że ta różnica w tych punktach procentowych będzie jeszcze większa, więc pytanie, czy to jest dobra decyzja, tak drastycznie zmieniać składkę zdrowotną, która de facto ta decyzja cofa zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie. No nie, zdecydowanie to nie jest w mojej opinii dobra decyzja. Po pierwsze, jeżeli już różnicować coś między działalnością gospodarczą a umową o pracę, to różnicujmy to w podatkach, a nie w składkach. To pierwsza rzecz, jeżeli już ktoś coś chce różnicować. No i to zróżnicowanie zresztą mamy, bo przy działalności gospodarczej oprócz skali podatkowej można wybrać ryczałt, można wybrać podatek liniowy, więc to różnicowanie już w tej chwili istnieje i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego różnicowania akurat w składkach. No, druga rzecz jest taka, że jeżeli już mówimy o samej składce, no to taką podstawą formułowania, kształtowania systemów podatkowych, znaną już od 200 lat ponad, bo od Adama Smitha, jest to, że obciążenia podatkowe powinny być nakładane w stosunku do możliwości podatnika. Innymi słowy, one powinny być nakładane jako procent dochodu, a nie jako wartość, jako kwota. Jeżeli będziemy nakładać na każdego równą kwotę, każdy będzie na ochronę zdrowia płacił po 1000 zł, no to ta ochrona zdrowia dla osoby o niskich dochodach będzie horrendalnie droga. Będzie zabierała jej bardzo dużą część dochodów. A dla osoby o wysokich dochodach zarabiającej 20-30 tysięcy złotych to będą niewielkie koszty. Dlatego już bardzo dawno w ekonomii sobie ustaliliśmy, że podatki nie powinny być kwotowe, tylko powinny być podatki co najmniej proporcjonalne, czyli liczone procentowo od dochodu. No i teraz to, co proponuje rząd, to jest odejście od tej fundamentalnej zasady i wprowadzenie jakiegoś dziwnego dosyć systemu, w którym wszyscy przedsiębiorcy, przynajmniej zdecydowana większość z nich, tam około 90, przynajmniej 3%, jak podawał wczoraj minister finansów na konferencji, no będzie płaciła stałą wysokość składki zdrowotnej w kwocie 300, niecałych 300 zł miesięcznie. To będzie mniej niż pracownik na płacy minimalnej, to będzie 2 razy mniej niż pracownik na średniej płacy, mniej więcej. Osoby o wysokich dochodach będą płaciły bardzo niską składkę. Przedsiębiorcy o niskich dochodach, czyli małe firmy niskodochodowe, one też będą płaciły niską składkę, ale taką samą jak ci, którzy te dochody mają wysokie. Na tych zmianach skorzystają także ci, którzy zarabiają bardzo dużo. Przykładowo osoba, która ma miesięczny dochód z działalności gospodarczej, średnio około 15 tysięcy miesięcznie, zyska 800 zł, czyli 10 tysięcy złotych rocznie. Fundujemy wakacje all inclusive dla pary osobom, które zarabiają 15 tysięcy złotych miesięcznie. Jakby jeszcze jeden kontekst do tego dodam, to znaczy kontekst tego, że my chcemy zwiększać nakłady na ochronę zdrowia. Znaczy mamy plan, w tej chwili te nakłady na ochronę zdrowia w Polsce wynoszą 5% PKB. Chcemy dojść do 7% PKB, bo mniej więcej tyle średnio wydaje się w Unii Europejskiej, czyli chcemy, żeby te nakłady były o 2% PKB większe, a teraz obniżamy dochody. I minister finansów wczoraj powiedział, że
to zostanie jakoś NFZ-owi zrekompensowane. Skąd zostanie zrekompensowane? No z podatków wszystkich innych obywateli. Czyli będziemy się zrzucać na niskie składki zdrowotne przedsiębiorców z podatków składek płaconych przez pracowników i emerytów na przykład. Czyli to trochę staje na głowie, ale też nawiązując jeszcze do tego, do tej proporcjonalności, żeby to nie było kwotowe, tylko proporcjonalne, no to jest kolejny problem, to znaczy też kwestia ZUS-u. Składek ZUS-owskich, szeroko rozumianych składek ZUS-owskich dla przedsiębiorców, no bo z jednej strony mamy tych małych przedsiębiorców, ale tych naprawdę małych przedsiębiorców, to znaczy krawcową czy florystkę prowadzącą małą kwiaciarnię, a z drugiej strony mamy też tych małych przedsiębiorców, oczywiście w cudzysłowie, którzy mają te 15-20 tysięcy złotych miesięcznie i są mali tylko dlatego, że są jednoosobową działalnością gospodarczą. No i pytanie, czy jak tutaj rozwiązać tą kwestię, te kwestie ZUS-u, no bo z jednej strony, moglibyśmy zrobić progresywność, tylko chyba musiałby być, wydaje mi się, jakiś poziom minimalny, ponieważ jeśli ta krawcowa nie miałaby dochodów, no to nie ma dochodów, nie ma składek, nie ma emerytury potem, więc tu jest chyba kolejny problem do przedyskutowania, a w tym czasie jednak zostały zaproponowane wakacje od ZUS dla przedsiębiorców, więc znowu wydaje mi się, idziemy trochę nie w tym kierunku, w którym powinniśmy. No to powiedziałem to już wcześniej, że moim zdaniem, jeżeli już różnicować obciążenia dla przedsiębiorców z jakichś powodów, jakieś argumenty są, to powinno się to robić podatkami, a nie składkami. Między innymi dlatego, że składki, przynajmniej część z nich, jest ekwiwalentne, czyli w przyszłości, przede wszystkim chodzi o składkę emerytalną, w przyszłości emerytura zostanie naliczona od wysokości tego, co zostało do systemu wpłacone. Dlatego tutaj zdecydowanie lepiej by było, gdyby składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne także, były proporcjonalne po prostu do dochodu. Tu trzeba podkreślić jeden bardzo ważny kontekst, o którym wspomniałeś. Dochody z działalności gospodarczej są bardzo zróżnicowane, to znaczy dużo bardziej niż umowy o pracę. To wiemy z danych Ministerstwa Finansów oficjalnie publikowanych, że wśród osób osiągających dochody z działalności gospodarczej mamy naprawdę sporo takich, którzy mają niskie dochody. Te dochody w okolicach płacy minimalnej, nawet niższe niż płaca minimalna. Mediana dochodu z działalności gospodarczej jest nawet niższa niż mediana dochodu z umowy o pracę, choć średnia już nie, ale mediana tak. Natomiast wśród osób prowadzących działalność gospodarczą, z drugiej strony mamy bardzo dużo osób o wysokich dochodach, to znaczy wśród top 1%, czyli osoby wśród 1% osób o najwyższych dochodach w Polsce. Większość to są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Podobnie znaczna część osób z górnych 10% osób o najwyższych dochodach to są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Czyli innymi słowy, to zróżnicowanie dochodów wśród osób prowadzących działalność gospodarczą jest bardzo duże. Teraz dlaczego to mówię? Dlatego, że w takich okolicznościach, w takiej sytuacji nałożenie procentowej składki zdrowotnej, procentowej składki na ubezpieczenia społeczne jest znacznie lepsze niż nałożenie składki kwotowej, bo to oznacza, że osoby te, które zarabiają mało na działalności gospodarczej, te, które prowadzą mikrodziałalność, fryzjerzy, mechanicy, różne inne drobne działalności gospodarcze i krawcowe, które zarabiają mało, one będą płaciły proporcjonalnie niską składkę zdrowotną, jeżeli ta składka zdrowotna będzie procentowa. A osoby o wysokich dochodach będą ją płaciły wysoką. No i to jest okej, to jest sprawiedliwe. Sytuacja, w której wszyscy płacą tyle samo, przy bardzo dużym zróżnicowaniu dochodów z działalności gospodarczej, jest kosmicznie niesprawiedliwa. No tak, no ale teraz się też nasuwa pytanie, to już mamy to ustalone. No to teraz ta druga część, to znaczy, co z osobami, które mają, powiedzmy, lecą księgowo na stracie, i tak? Albo są blisko zera. No i wychodzi na to, że potem nie płacą pal licho tę składkę zdrowotną, bo wtedy rzucą się inni na nich. Natomiast składkę emerytalną nie płacą, no to ma pewnie długofalowe konsekwencje. Więc teraz pytanie, czy powinna być też jeszcze jakiś dolny próg, który niezależnie od dochodu będzie płacony, czy jeszcze inaczej to rozwiązać? Tak, rzeczywiście rozwiązaniem na ten problem, o którym ty mówisz, że są przedsiębiorcy, którzy lecą na stracie, czy mają bardzo niski dochód. I teraz też niestety mamy spore wątpliwości w takich sytuacjach, czy to jest rzeczywiście ich strata z działalności gospodarczej, czy oni wykazują tą stratę tylko księgowo, bo na przykład nie wystawiają wszystkich faktur za usługi, albo zawyżają sobie koszty, wrzucając w koszty działalności gospodarczej część swoich konsumpcji prywatnej.
No, w związku z tym musimy jakoś rozwiązać sytuację takich osób. Pierwszym podstawowym rozwiązaniem jest znaczne wzmocnienie administracji skarbowej, także jej cyfryzacja, także uproszczenie systemów rozliczeń, cyfryzacja systemów rozliczeń, po to, żeby takich sytuacji, w których przedsiębiorcy zniekształcają swój rzeczywisty dochód, było jak najmniej. I to jest taki fundament, na którym powinniśmy budować system podatkowy. Niestety my próbujemy gdzieś tam korygować, łatać dach, ale jeszcze nie postawiliśmy tego fundamentu. I to jest bardzo istotny problem. Ale nawet jak już byśmy załatali ten, zbudowali dobry fundament, załatali dach, to teraz musimy mimo to wprowadzić taką minimalną składkę na ubezpieczenie społeczne, zwłaszcza właśnie składkę emerytalną. I to funkcjonuje w tej chwili, tak? To znaczy przedsiębiorcy mają po prostu stałą wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Od przyszłego roku prawdopodobnie będą mieli stałą minimalną składkę, będą mieli składkę zdrowotną w wysokości poniżej 300 zł, ale teraz też mają minimalną składkę zdrowotną w wysokości niecałych 400 zł. I teraz ja na przykład uważam, że te minimalne składki, składka zdrowotna, ale też składki na ubezpieczenia społeczne mogłyby być niższe. Znaczy, że dla mikro działalności gospodarczych, takiej, gdzie ktoś rozwija swoją działalność, albo ta działalność jest dla niego działalnością taką dodatkową, albo po prostu ma niski dochód z tej działalności, to na przykład 400 zł składki zdrowotnej dzisiaj, minimalnej obecnie, to może być sporo, to może być naprawdę dużo. I spokojnie widziałbym przestrzeń do tego, żeby tą minimalną składkę zdrowotną akurat obniżać. Ale to mówimy o składce minimalnej, a wszystko co powyżej, jeżeli ktoś osiąga średnie, wysokie, bardzo wysokie dochody z działalności gospodarczej, to powinno być oskładkowane po prostu proporcjonalnie do jego dochodu. Właśnie, mówimy o proporcji i o tych, że to powinno się odbywać poprzez podatki. No to teraz ostatnie pytanie, jakie do ciebie mam. Czy uważasz, że powinniśmy rozważyć jako kraj gdzieś dodanie kolejnego progu podatkowego? Bo de facto mamy dwa, no dobra, to jest jeszcze danina solidarnościowa, więc w niektórych przypadkach trzy progi podatkowe. Uważasz, że to powinno być trochę pozmieniane i tych schodków powinno być więcej? Niekoniecznie. To znaczy, ja nie uważam, że akurat ilość progów w tej chwili w polskim systemie podatkowym jest jakimś znaczącym problemem. Mamy stawkę 0%, czyli kwotę wolną do 30 tysięcy, mamy stawkę 12, potem 32%, a potem jeszcze dodatkowe 4% daniny solidarnościowej. Ta ilość progów wydaje mi się okej. Dla mnie fundamentalnym problemem polskiego systemu podatkowego jest nie tyle opodatkowanie umów o pracę, które w tej chwili ten łączny klin podatkowy od 35 do 45% w miarę progresywny. Na poziomie powiedzmy umiarkowanym, jak na państwo na naszym poziomie rozwoju, jest ok, ale fundamentalnym problemem jest jednak opodatkowanie działalności gospodarczej. Tutaj mamy multum systemów do wyboru. Mamy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mamy skalę podatkową, mamy podatek liniowy, mamy jeszcze kartę podatkową, czy kiedyś mieliśmy. Do tego firma oczywiście może założyć spółkę i być opodatkowana CIT-em, CIT-em 9%, CIT-em 19%, estońskim CIT-em. W takim systemie, wymieniłem ich już 6-7, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza zawsze znajdzie dla siebie swój raj podatkowy. To znaczy zawsze znajdzie miejsce, gdzie może płacić tych podatków mniej. W zależności od tego, czy to jest firma wysokomarżowa, niskomarżowa, zatrudniająca pracowników, niezatrudniająca i tak dalej. W zależności od specyfiki działalności zawsze znajdzie swój raj podatkowy. No i w takiej sytuacji ogółem będziemy mieli zawsze system, w którym osoby najwyżej zarabiające, te osiągające duże dochody z kapitału, z działalności gospodarczej, będą relatywnie nisko opodatkowane. Czyli umowy o pracę są opodatkowane całkiem nieźle. Problem mamy z działalnością gospodarczą i tutaj byśmy musieli trochę popracować. Moim i Państwa gościem był dr Jakub Sawulski, główny ekonomista Fundacji Instrad oraz adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.